Dominik, przed chwilą prowadziłeś wymianę słów z naszym mistrzem Michałem Pasternakiem. O co chodziło? Zapytałem się, gdzie jest pas. Dlaczego go nie ma? Mieliśmy walczyć o pas. No i wyszło na to, że Michał zrozumiał, że to z nim o pas. Już się zrobiła zła krew. No i tak właśnie nie wiem, jak to teraz wziąć, rozrobić, bo to dobrze było, tylko ktoś z realizacji spieprzył całą sprawę i powiedział cicho. No i kurwa, no i teraz weź Michała coś wyciągnij, kto widzi, że on teraz... Nie, Michał powiedział mi, że jest pas w bezpiecznym miejscu. Gdzieś go schował, ale... Ja myślę, że Safe mają coś do czynienia z tym bezpiecznym miejscem. Nie chciał go przynieść, nie wiem dlaczego. No a tu były walki ugadane, była walka o pas. No i nie ma walki o pas. Chciałeś coś powiedzieć? Tak, no. A może zróbmy tak, że wygrany zawalczy z tobą o pas. Ja jeszcze wezmę, bo Dominik chyba nie zrozumiał. Dominik, ty teraz się już będziesz bił z ufolem o pas. Jeżeli wygrasz, to ty masz pas. Ale nie widzę tutaj pasa. Gdzie ten pas? Pokaż pas. Widzę, że tu jest ciężko dotrzeć. Pas ja jest, uwierz ja rozumiem, mi. Ale robicie konferencję, na której nie widać tego pasa, tak? W każdej innej organizacji jest pokazany. No i... właśnie, widzisz, no. Jak jesteśmy wyjątkowi. Ja się czuję wkurwiony i potraktowany z brakiem szacunku, bo powinien tutaj być pas pomiędzy nami dwoma, a ktoś go zostawił w piwnicy. Ale przynajmniej jest bezpieczny w tej piwnicy. Ale skąd wiesz, że on jest w piwnicy? No mówiłeś, że gdzieś go schowałeś. Nie mówiłem, że go schowałem. Tak mi mówiłeś. Czyli Dominik się chowa w piwnicy. Dobrze słyszałem. Nie, powiedziałem tylko, że będziecie walczyć o pas. Powinien być pas. Nie bój się, pas będzie. Nie przeżywaj tak, Dominik. Nie przeżywam, tylko we wszystkich innych, ale we wszystkich innych organizacjach, jak się walczy o pas, Ufolia, mam ten pytanie, pas jest na wystawiony. Pewno z Dominikiem na tej gali walczysz? No tak się zapowiada, że będziemy się bić. Także ja będę gotowy tak na pewno. Wygląda na to, że zeszłeś trochę na drugi plan i będziesz znowu jak kolega tutaj pomocnikiem tylko w narożniku. Michał ma samych pomocników, cały Michał. Nie, Ufol nie schodzi na drugi plan, z Ufolem bije się za tydzień i damy zajebistą walkę. No ja się pod tym ale podpisuję. Gdzie jest ten kurwa pas, Jasiek? Gdzie jest ten pas? No, bezpiecznym miejscu. Ty jako pomocnik Michała mnie pytasz... W piwnicy. Ty mnie pytasz jako pomocnik Michała, czy generalnie to ty tak naprawdę zawaliłeś sprawę, że nie przyniosłeś tego mamy pas. No to spoko. No to go pokażcie. Znaczy generalnie to ja powiem tylko jedną rzecz, że ja rozmawiając tak w rozmowach, nie nazwijmy to zakulisowych, tylko normalnie rozmawiając z Michałem, to a propos, że ktoś tu krzyknął, że jest w Lombardzie, to tak naprawdę to powiem w drugą stronę, że Michał powiedział, że on odda ten pas tutaj tak naprawdę w leasing albo tak nazwijmy, jak to ktoś nazwał, do Lombardu i tym Lombardem będzie Federacja Votore, bo on powiedział, że po nią sobie spokojnie znaczy, to wróci. Nie, to wiesz, tak trochę nieładnie, jak ja bym go oddał do jakiegoś Lombardu. Po prostu oddaję pas po to, żeby mógł ktoś o niego zawalczyć, tak jak mówiłem na początku, że nie będę trzymał pasa tylko po to, żeby go sobie trzymać, tylko po to, że ktoś wygrał turniej, druga osoba wygrała turniej, żeby mogli o niego walczyć. Tu sprawa jest prosta. Ja nie wiem, jak ktoś czegoś nie rozumie, no to już nie jest moja kwestia. Jak ktoś uważa, że jest w Lombardzie, to niech idzie i go kurwa wykupi. No, tyle.